No i teraz rzecz fundamentalna i dotycząca się wszystkiego, mianowicie oglądajcie to, co nakręciliście. Oczywiście im częściej, tym lepiej. Natomiast to jest podstawa przeżycia, żeby filmy, które się kręci, oglądać, zatrzymać się, zobaczyć, czy ujęcie wyszło dobrze. Nie po to, żeby je powtórzyć, tylko żeby potem, żeby ewentualnie skorygować beznadziejne ustawienia kamery. To jest mega, mega ważne. Pamiętajcie też, że na małym ekranie kamery czy telefonu nie wszystko dobrze widać. Więc jeżeli macie możliwość, oglądajcie to na komputerze. Gdzieś się tam zatrzymujecie, knajpa jakaś, schronisko, nie wiem, agroturystyka, jest komputer, macie chwilę. Znowu, wrzucacie kartę do gwizdka. Już mówiłem wiele razy, że gwizdek warto mieć, czyli adapter pomiędzy kartą microSD a USB. Wrzucacie to do komputera i oglądacie. Na komputerze czasami widać rzeczy, których nie widać na małym ekranie kamery. Taki banał na przykład. Teraz pokażę wam, nakręciłem tutaj kilka ujęć z odpiętym kaskiem. Nie zauważyłem tego, patrząc na kamerę. Na kamerze nie widziałem po prostu tego, że mam odpięty kask, mi się tak nieładnie dynda jeden o zapięcie od kasku. Na komputerze wychodzi to natychmiast. No i szkoda by było nakręcić kupę materiału i stwierdzić potem, że to wszystko jest słabe. Także szczególnie na początku wyprawy, na początku wycieczki, czy taki nawyk sobie wyrobić rano. Pierwsze ujęcia, które robimy, stajemy i oglądamy, bo coś może przestawiliśmy w kamerze, albo coś tam nie tego. Może światło dzisiaj jest wyjątkowo podłe i coś tam trzeba inaczej na przykład ustawić, czy inaczej przypiąć kamerę, albo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Także to oglądamy na bieżąco to, co nakręciliśmy.